marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po raz pierwszy od wielu lat oficjalne miejskie obchody tak ważnego święta odbyły się na Placu Tysiąclecia. Władze miasta chcą, by nie kojarzyło się ono tylko z okresem minionym. Jesteśmy już 30 lat po upadku komunizmu w Polsce. Pomnik zwycięstwa i wolności, pomnik Chrzanowskiego Orła, co prawda on był robiony na modłę socrealizmu. Niemniej jednak ma mnóstwo symboliki. Te autorowi, panu Marianowi Konarskiemu, udało się tej wiele symboliki zachować. Co prawda sam orzeł zwrócony jest na wschód, ale jego głowa patrzy na zachód i on wznosi się do lotu właśnie na ten zachód. Więc połączyliśmy tą symbolikę, którą orzeł ma, czyli męstwo, odwaga, wolność, niezależność, z obchodami Konstytucji 3 maja, która również wprowadziła podstawy demokracji, która dbała o wolność, niepodległość i była takim symbolem przez czasy zaborów, przez czasy okupacji najpierw niemieckiej, potem sowieckiej. Chcemy wrócić tutaj na Plac Tysiąclecia. To jest miejsce stworzone do tego, aby organizować tutaj różnego rodzaju wydarzenia. Potem nadszedł czas na historyczną część majówki. Ze względu na pogodę przeniesioną do Chrzanowskiej Biblioteki. Wszystko w temacie Konstytucji 3 maja. Także zachęcamy, żeby wszyscy mieszkańcy patriotycznie poświętowali razem z nami, poznając historię. Trudno pani rozpoznać, przyznaję, w tych strojach. Dużo czasu zajęło przygotowanie? Około 2 godzin w sumie. Dosyć długo to trwało jednak. Ubranie się, umalowanie, uczesanie naszych fryzur. Służba była dość opieszała, także to dlatego. Musimy wyciągnąć konsekwencje, zdecydowanie. To jest oburzające, także niełatwo chyba było żyć w czasach stanisławowskich. Podziwiamy. Piknik rozpoczął się od przeczytania fragmentów Konstytucji 3 maja. Całość pikniku historycznego rozpoczęliśmy od odczytania fragmentów Konstytucji oraz przypomnienie tradycji polskiej demokracji. Następnie odbył się wielki test wiedzy o Konstytucji 3 maja i oświecenia. Jesteśmy w trakcie prezentacji żywego obrazu na podstawie obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 rok. Teraz następuje prezentacja strojów, jak wyglądały stroje, jak wyglądały makijaże, jak wyglądały fryzury w tym okresie. W postaci z obrazu Jana Matejki wcielili się uczniowie pierwszego ELO i studenci UTW w Chrzanowie. Duża trema, dlatego że obraz jest znany, postacie są bardzo rozpoznawalne i staraliśmy się jak najwierniej odtworzyć dzieło Jana Matejki. Bo okazuje się, że to nie Stanisław August był to najważniejszy. Tak, nie Stanisław August, pan Małachowski wiódł prym. Zresztą wszyscy twórcy ustawy rządowej byli najważniejsi w tym wypadku, a nie sam król. Ta żywa lekcja historii podobała się mieszkańcom przybyłym, by wspólnie świętować. Te stroje przecudowne, no i w ogóle wystrój, no cuda. Można poczuć troszeczkę taką atmosferę czasów Augusta? Oczywiście, wystarczy popatrzeć na te stroje. Warto takie lekcje historii żywe organizować? Tak, i to częściej w szkołach. Gości zaproszono także do udziału w konkursach, między innymi na koszyk piknikowy. Wybierano ten najciekawszy, ale także do quizu wiedzowego. Udział w zabawie. Jak nazbieramy wszystkie te punkty, to z tego co wiem będzie jakaś nagroda. Żeby zdobyć te punkty, musimy odpowiedzieć, dwa pytania o Unii Europejskiej. Jeśli odpowiesz na te trzy pytania poprawnie, to się zdobywa jeden taki punkt. Trudne pytania? No niektóre są trudne, ale praktycznie wszystko było na włosie. Na historycznej części nie skończyło się świętowanie. Dalszy ciąg atrakcji czekał w starej kotłowni. Nie mamy aury majówkowej, niestety, natomiast fantastyczny koncert kapeli Brodów właśnie w tej chwili odbywa się w kotłowni, w klubie Stara Kotłownia. Unosi się niesamowity zapach, drodzy Państwo, szkoda, że nie możecie tego poczuć, pysznych ziemniaków po cabańsku, więc myślę, że mimo takiej niesprzyjającej aury, majówka w tym roku na pewno się uda. Zanim jednak przyszedł czas na degustację ziemniaków, do tańca polską muzykę tradycyjną zagrała wspomniana kapela Brodów. Thank you.
Kaukazy, Krakowiaki, Mazury, Mazurki, XIX, XVIII wiek. No to wszystko, co jeszcze przetrwało, co żeśmy zdążyli gdzieś na wsi, czy w innych annałach, księgach wydobyć. Dlaczego akurat tradycja znalazła się u Państwa na warsztacie, taka tradycyjna muzyka? No, ponieważ uważam, że jest to piękna muzyka, której już od tego nikt jej nie zna. I to jest, myślę, taka luka, którą powinniśmy zapełnić. Było coś dla ducha i dla ciała, czyli dla wszystkich ziemniaki pieczone. A potem nadszedł czas na koncert piosenki w wykonaniu grupy wokalnej Impresja działającej w Moksir. Przekwitły georginie przez pięciolinie moich.